Dzień dobry, witam serdecznie na sesji środowej, 4 dzień stycznia. Zapraszam na poranny przegląd techniczny, powoli rozpędzamy się w tym nowym roku, a więc spójrzmy układy techniczne na głównych instrumentach. Zaczniemy od wykresu euro-USD. Może interwał 30-minutowy będzie tutaj w miarę, myślę, obiektywny. Spadki zapoczątkowane tutaj z ostatniej sesji ubiegłego roku, godziny wieczorne niemal, i też z tego pułapu 1.07.13 prowadzimy sobie mierzenie, rozkładamy sobie siatkę. Kolejno mieliśmy 38.2, które okazało się strefą oporu na dosyć długą chwilę, można nawet powiedzieć, bo w punkt też zaksięgowane, silna reakcja się pojawiła. Natomiast widzimy, że już kolejne podejście to jest dynamiczne wyjście górą, 50 wybita górą, i właśnie to przyczyniło się do tego, to środowe otwarcie sesji europejskiej, które tutaj bardzo mocno, na którym bardzo mocno na wartości zyskuje europejska waluta. Po drodze mamy teraz współczynnik FIBO 61,8, czyli małe FI, poziom cenowy 1,0640. I myślę, że na ten poziom warto obecnie zwrócić uwagę. Tak naprawdę mamy trzy motywy tutaj, czy może dwa motywy, które możemy jeszcze nieco rozbudować. Jest to 61,8, strefa ZZB, którą potwierdza ten dołek z piątku, z ostatniego piątku, tak? Ubiegły rok, to jest ostatnia sesja. I ewentualnie, jeżeli strefa nie wytrzyma, czy na przykład będzie jedna reakcja, druga, trzecia reakcja, czy za trzecim, czy za drugim razem zostanie wybita, już niezależnie od kolejności, to będziemy sobie test celowali oczywiście tutaj w strukturę X, ABCD. Czy to oparto na 61,8, czy to na 38,2, jak najbardziej jeszcze oba scenariusze wchodzą w grę. Na tą chwilę aktualne, najbardziej istotny poziom, który nas interesuje, to jest to 1,0640 na wysokości 6,18. Przechodzimy dalej, GBP USD. Tutaj widzimy, że amerykański dolar mocno przeceniany na otwarciu sesji europejskiej w dniu dzisiejszym, bo też wykres kabla mocno porusza się mocno na północ. W przypadku kabla możemy sobie trochę zaktualizować nasze mierzenie swingu spadkowego w nieco szerszym horyzoncie czasowym, bo zobaczcie, tutaj mamy siatkę na interwale 4-godzinowym i spadki, które rozpoczęły się w okolicy 1.2450 czy 1.2445. No i tym bardziej ta H4 dzisiaj z godzin porannych przybliża nas do tej strefy oporu, którą mieliśmy wyznaczoną, chociaż ona została nieco zaktualizowana, tak? Czyli ona jeszcze schodzi w dół ze względu na ten dołek, no jest dosyć blisko już obecnego kursu. Obecnie 1,2075, poziom oporu 1,2110, tak? Czyli pozostaje nam około 25-30 pipsów do zaksięgowania tej strefy. Wcześniej było tak, było jedno odreagowanie, było drugie odreagowanie, było trzecie odreagowanie, natomiast po wyznaczeniu tego dołka i po ukształtowaniu się współczynnika jeszcze podejścia nie było, także tutaj pomimo tych wcześniejszych podejść ja tutaj liczyłbym jeszcze na jakąś reakcję w tej strefie. Jeżeli nie będzie potwierdzenia pod shorty, to oczywiście układ sobie będziemy aktualizować. Dobra, USD, JPY, tutaj musimy sobie też perspektywę nieco odmienić. Widzimy, że tutaj też słabość dolara jest widoczna. W tym przypadku na ujku wyznaczyłbym sobie taki schemat 1:1 w związku z tymi spadkami i możliwością rozegrania tutaj poziomu podażowego, poziomu oporu, żeby podłączyć się do tych spadków. Myślę, że spokojnie zdążycie sobie jeszcze na wykresy wskoczyć, jak to oglądacie, bo też dosyć szybko ta transmisja się później pojawia na kanale. A więc 130
44, 45, bardziej 44 tutaj będąc precyzyjnym, jest to aktualna strefa oporu wynikająca z tego mierzenia FSTO na wykresie USD od PY i dopóki nie wybijemy poziomu, dopóki ten sentyment będzie w kierunku prospadkowym, czyli w kierunku takim południowym, w kierunku negatywnym, to też warto próbować podłączać się właśnie do sprzedających tutaj, czyli grać przeciwko USD. Na tą chwilę tego typu granie ma chyba największy sens. Mam oczywiście na myśli ostatnie godziny. Idziemy sobie dalej. Idziemy do złota. Najpierw szersza perspektywa. Tutaj złoto wybija 1845, 1850, 1860. Już taki poziom cenowy został na złocie również wybity górą, także mamy tutaj kontynuację dynamicznych wzrostów. Ciężko będzie coś lokalnego wyznaczyć na złocie, więc dzisiaj posłużę się perspektywą szerszą, żebyśmy mieli naniesiony ten scenariusz, ten horyzont czasowy też o większej rozpiętości. W kolejnych dniach będziemy sobie spoglądać na bardziej lokalne układy, jeżeli jakaś korekta nam się zarysuje. Natomiast trzeba mieć świadomość też, jak wygląda ten szerszy scenariusz. Warto też mieć to przygotowane na wypadek, jeżeli te wzrosty będą w takim tempie postępować, to też dosyć szybko powinniśmy te rejony techniczne osiągnąć. A w tym przypadku aż bariera okrągła $1900 jest tą barierą docelową. 61,8 biegunowość obszaru, tak, tutaj mamy jeden dołek, drugi dołek, później wyjście dołem, dynamiczne spadki, później kontynuacja tego sentymentu prospadkowego. No i zwrot tak naprawdę na koniec trzeciego kwartału, czwarty kwartał 2022 roku to było odwrócenie sentymentu i rozpoczęcie nowego roku to jest kontynuacja tej tendencji wzrostowej, bo też byliśmy po trzecim kwartale w okolicy $1600, a po trzech miesiącach jesteśmy coraz bliżej okrągłej bariery $1900. Także fajnie to złoto odrabia nam wcześniejsze straty.